Cześć! Dzisiaj powiem nieco więcej o sposobie działania centralki Nano. Centralka Nano to małe, ale bardzo przydatne urządzenie. Pozwala na sterowanie roletami zarówno przy użyciu przełącznika, jak również pilota lub nadajnika ściennego. Co więcej, można ją zastosować w już istniejącym systemie. Rozmiar centralki sprawia, że jest ona idealnie przystosowana do puszek elektrycznych, co zdecydowanie podnosi wygodę montażu. Mając już rolety sterowane przy użyciu przełącznika bez podtrzymania, możemy do już istniejącego systemu dodać centralę Nano. Na samej centrali znajduje się 10 zacisków przeznaczonych do podłączenia odpowiednich przewodów przełącznika, napędu oraz zasilania sieciowego, a także przycisk programowania. Centralka Nano daje wiele możliwości. Pozwala na sterowanie zwykłym napędem przy użyciu przełącznika i pilota jednocześnie. Może zostać zastosowana w już istniejącym systemie automatyzacji, dając możliwość kontrolowania zwykłego napędu przy użyciu pilota. A ponadto przystosowana jest rozmiarem do puszki elektrycznej, co sprawia, że montaż jest praktyczny i wygodny. Pod filmem znajdziecie link do szczegółowego opisu i instrukcji centralki Nano, a w jednym z następnych odcinków znajdziecie opis podłączenia centrali pod przełącznik klawiszowy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.